Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym poradniku FIFA 14. Jeżeli chcielibyście zagrać sobie Realem, no Atletico, Chelsea, Liverpoolem, Arsenalem, czy też Manchesterem United już teraz, z najnowszymi transferami warto podkreślić i w najnowszych koszulkach, czyli na przykład Bale'em, przetestować Bale'a w Realu, albo Ozila w Arsenalu, Fellainiego w United, cokolwiek, no to teraz wam pokażę mniej więcej jak to zrobić. Musicie, to w sumie to jest bardzo prosta sprawa, musicie ściągnąć jeden plik, link znajdziecie w opisie, wrzucacie do głównego folderu z FIFA 14 i co, i włączacie grę i dzięki temu odblokowują nam się te wszystkie zespoły. Jak widzicie, możemy zagrać sobie no naprawdę teraz z wieloma drużynami. Może tak przejadę szybko, żebyście wiedzieli, że serio tych zespołów nie ma tak mało, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i wylosowało Brazylia kontra United, może weźmiemy czerwone koszulki, żeby wam pokazać właśnie. O, i jak widzicie, Fellaini jest już w United, no akurat już prezentacji nie pokażę, to w sumie może był błąd. Może weźmiemy jakiś klub, Juventus, nie wiem, o Chelsea na przykład, nie będzie Chelsea na United. Mamy już jakieś transfery, De Bruyne chociażby właśnie, więc całkiem fajnie to wygląda. No i co, niestety nie ma jeszcze tutaj odblokowanego limitu na 3 minuty połowy oraz zmiany stadionu. Istnieją też już mody, które właśnie zdejmują ten limit, ale nie wiem, czy one ze sobą współgrają. Znaczy ten konkretny z Modding Boya oraz ten zdejmujący ten limit. Jeszcze postaram się to sprawdzić i na pewno, jeżeli działa to, to postaram się też w przeciągu, znaczy w ogóle w najbliższym czasie powiedzieć wam o tym. No i co, przejdźmy może do meczu, żeby pokazać, że wszystko działa. Wow, w tą grę w sumie chyba jeszcze nie grałem. O co tu chodzi, że pudełko zrzucić, tak? Tak. Wow, ale mega gra, naprawdę. O, teraz z drugiej strony. Jak widzicie, przechodzimy sobie normalnie do gry i możemy pograć na luzie Chelsea, na United, jak widzicie. No dobra, także myślę, że to będzie na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No i to w takim razie cześć po prostu, na razie.